Paweł Dudek, czyli Chadomen. To autor i wykonawca jednych z największych przebojów muzyki dance w Polsce. Jego piosenki osiągają miliony odsłon na YouTubie, to owocuje mnóstwem koncertów, które są nie tylko okazją do spotkań z publicznością, ale często to także, delikatnie mówiąc, niezaplanowane zdarzenia. Też było w okolicach waszych, słuchaj, raz, że tak, raz pamiętam, położyłem marynarkę, takie było oświetlenie spod sceny, ja nie wiedziałem, że to oświetlenie wytwarza taką temperaturę. I ja po prostu rzuciłem tą marynarkę, bo faktycznie dobrze się bawiłem na tej scenie. Ta marynarka opadła na te światła i zaczęła mi się tam dymić. To jest raz. A druga, też niedaleko was tak naprawdę w tej części Polski, to było akurat w klubie, w konkretnym klubie, słuchajcie. Też pamiętam, jest taka ściana iskier, ja nie wiem jak to się zawodowo nazywa, ale stoisz na scenie i z tyłu, za sceną po prostu iskry lecą, taka jakby, no nie wiem, wodospad z iskier. I pamiętam, ja nie powinienem najprawdopodobniej być wtedy w tym momencie na scenie, ale byłem, natomiast wiecie, no tu tak usprawiedliwiając się, jak wchodzę na scenę, to nie za bardzo myślę, nie wiecie o co chodzi, gdzie, co powinienem zrobić, tylko idę na żywioł, chyba że wiadomo, to jest impreza telewizyjna, no to wtedy też działa się na scenie według zaleceń reżysera. To wtedy tak, ale jeżeli wchodzę na scenę i nie ma kamer, no to tam jest totalny żywioł. I pamiętam, że stanąłem w tym momencie i zaczęło mnie coś dziwnie tak piec, parzyć i tak dalej. Myślałem najpierw, że to jakiś komar mi gdzieś tam usiadł i mnie kuje na szyi. Okazało się, że to ta fala tych iskier właśnie leciała mi tam na włosy, z tyłu na koszulkę, trochę mnie popaliło, ale nic mi się nie stało, bo przecież ja jestem super bohaterem. Więcej o koncertach i pomysłach na kolejne przeboje w rozmowie z Chadomenem już w nowy rok, 1 stycznia, na antenie telewizji Orion oraz na stronie tvorion.pl. Przy okazji zapraszamy już także na charytatywny koncert kolęd z udziałem Chadomena już 6 stycznia w parafii Świętego Wojciecha w Częstochowie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a po...